No, i zabieram się za naprawę kasku do PPG należącego do kolegi Arka. Mikrofon przestał działać. Odsłuchu również nie ma. Najprawdopodobniej problemem z tego, co zdążyłem zauważyć, będzie przewód od peltorów, który prowadził do radia. Tyk był typu S, czyli do ICOMA, a będziemy zmieniać na Kenwoodowski. No i cóż, jesteśmy po zabiegu. Przewód podmieniłem, kupiony w sklepie z częściami, akcesoriami do radiotelefonów. Przewód kosztował parę groszy. Arek zakupił nowy radiotelefon Baofeng UV5R. Ja używam radiotelefonu dla radioamatorów, krótkofalarskiego, Anyton. Które mają te same wejścia typu K, czyli kenwoodowskie, typowe dla radii, które są wykorzystywane przez, przez nas, przez parolotniarzy. Także co, zabieramy się do testów. Spróbujmy nacisnąć przycisk PTT w kasku. Działa. Wszystko jest ok. Przycisk w radiu również działa. Moje radio słychać, że się odzywa. Ok. Zobaczmy, czy głos będzie słyszalny z, głoś z mikrofonu Arka. Raz, dwa, trzy. Raz, 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 dwa, trzy. Test. Raz. Słychać. Raz, dwa, trzy, raz, raz. Nie, głośno może nie jest ustawione. Raz, dwa, trzy, raz. Raz, 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 dwa, trzy, raz, raz. Słychać. Wszystko jest w porządku. I teraz weźmy moje radio. Mam tylko jedną rękę, także drugą trzymam eee, telefon, którym nagrywam. Ciężko mi jest tu operować. W pojedynkę, no, ale spójrzmy nadaje teraz ze swojego radiotelefonu. Raz, dwa, trzy, raz, raz sprzęgało się, bo było za blisko, ale wszystko jest w porządku, działa. O, może znaczy się oddalę, o, raz, dwa, trzy, raz, 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 słychać bardzo ładnie speltorów, także naprawa. No także naprawa. Przyniosła zamierzony efekt. No i wszystko powinno teraz działać jak należy. Z arkiem będziemy mieli łączność, jak będziemy razem latać, a i Arek będzie miał możliwość teraz porozmawiania z innymi pilotami podczas lotów. Jeżeli się podobało, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, postawienia łapki w górę. No i oczywiście będę dla Was nakręcał kolejne materiały z różnych moich tutaj przedsięwzięć. Także do zobaczenia. Hej!